Cześć kochani, z tej strony Patrycja Pawłowska z bloga pokoleniefit.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o nawykach, właściwie o tym, jak zamienić stare nawyki na nowe. Wyrobienie w sobie nawyku zajmuje od 30 dni nawet do roku, w zależności od tego, jak trudny i jak bardzo zakorzeniony jest ten nawyk. Na moim przykładzie, ja chciałam wstawać o 6 rano, przeważnie wstawałam o 7 rano. Na początku robiłam tak, że ustawiałam sobie aż godzinę wcześniej, czyli wstawałam o tej 6 rano, co widać na nagraniu, nie sprawdzało się, bo nigdy mi się nie udawało to zrobić. Udawało mi się przez pierwsze 2-3 dni, a później już wszystko legło w gruzach. Więc postanowiłam zrobić to metodą małych kroków i przestawiałam budzik o 10 minut. Za 10 siódma, za 20 siódma, w pół do siódmej i aż do 6, aż do uzyskania celu, i to było łatwiejsze. Zajęło mi to jakieś 1,5 miesiąca, ale dzięki temu i dzięki systematyczności naprawdę ten nawyk wyrobił się u mnie na tyle, że nie muszę ustawiać budzika, a i tak się budzę o tej 6, co widać na nagraniu. Mówi się, że starego psa nie nauczysz nowych sztuczek. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Mojego psa, którego zaadoptowałam, Lunę ze schroniska, nauczyłam reagować na imię już po 2 dniach, odkąd u mnie była, to po pierwsze, a po drugie nauczyłam ją komend do siebie, siad, co widać na nagraniu. Więc można nauczyć starego człowieka nowych nawyków, można nauczyć starego psa nowych nawyków, tylko trzeba być systematycznym. To jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Od czego najlepiej zacząć zmieniać nawyki, a mianowicie od zapisania sobie, jakie nawyki chcesz zmienić na kartce papieru. To jest tak naprawdę najistotniejsze, ponieważ może być ich kilka, nie musisz się skupiać na jednym. Dlaczego nie zmienić kilku naraz? Wiadomo, nie takich dużych, żeby to w ogóle nie była taka totalna zmiana wszystkiego, bo człowiek nie lubi i nie jest przyzwyczajony wychodzić spoza swojej strefy komfortu. Więc na początek zapisz sobie na kartce, jakie nawyki chcesz zmienić. Jak już masz zapisane te nawyki, które chcesz zmienić na kartce, następnym etapem jest napisanie, w jaki sposób chcesz je zmienić. Zastąp je nowymi i wypisz sobie pomysły, jakie masz na zastąpienie tych starych nawyków. To mogą być najbardziej absurdalne pomysły, nieważne. Zapisz sobie wszystko, co pomoże Ci zastąpić te stare nawyki nowymi. Tak jak ja to zrobiłam na przykładzie porannego wstawania, dzięki czemu mam godzinę dłużej tak naprawdę dla siebie. I na poczytanie książki rozwojowej, zaprzeczytam jeden rozdział książki, i na jogę 20-minutową, która bardzo pomaga mi nie tyle przeżyć dzień, ale być zadowoloną przez cały dzień i wstawać z uśmiechem na ustach i mieć dobry humor. To bardzo, bardzo pomaga. I jak wypiszesz sobie te pomysły na zastąpienie starych nawyków, to zaplanuj sobie to, w jaki sposób wprowadzisz to do życia. Czyli po prostu zrób plan. Czyli powiedzmy, daj sobie 2 tygodnie na to, albo nawet miesiąc na to. Zrób sobie plan działania. Załóż na przykład tablicę korkową i wypisz sobie na środku ten cel, do którego dążysz, a dookoła poprzyczepiaj sobie karteczki z informacją, jakie nawyki pomogą Ci w osiągnięciu tego głównego celu. To będzie też Cię motywować dodatkowo. Wypisz cały plan działania od A do Z, który pomoże Ci zrealizować ten cel. Na przykład, jeżeli chcesz zmienić całkowicie swój sposób odżywiania się, no to jest to o tyle trudny nawyk, że on Ci nie zajmie na pewno miesiąca, tylko troszeczkę dłużej, ponieważ musisz do tego odpowiednio podejść, przeanalizować, zaplanować i zacząć działać, więc to nie będzie tak szybko trwało. Powiedzmy, że masz problem z podjadaniem, albo siadasz do telewizora do ulubionego serialu i zawsze musisz mieć coś pod ręką i podjadasz sobie chipsy, czy jakieś batony, czy cokolwiek słodkiego. Więc tu jest akurat prosty myk, który można zrobić i który działa na mózg, przynajmniej na początku, zanim całkowicie wyeliminujesz ten problem, to na przykład postaw sobie w tym miejscu, w którym najczęściej podjadasz te słodycze, coś innego. Zamiast na przykład lodów, ciepłych lodów właśnie, które widać na obrazku, na filmiku, zastąp je powiedzmy pistacjami, orzechami, rodzynkami, czymś zdrowszym, zdrowszym zamiennikiem. To bardzo, bardzo Ci pomoże, a po pewnym czasie całkowicie wyeliminujesz ten problem i z czasem w ogóle nie będziesz tego robić, z czasem w ogóle nie będziesz sięgać po tego typu przekąski, bo będzie Ci zwyczajnie łatwiej. Kolejnym dobrym pomysłem jest codziennie pić rano szklankę wody z cytryną. Powinien to być poranny rytuał. Ja tak za każdym razem robię. Wstaję, podchodzę do biurka, gdzie zawsze na mnie czeka właśnie dzban z wodą, szklanka i plasterek cytryny, po to, żeby pamiętać o tym i żeby to było tak robione już automatycznie, że podchodzę i piję szklankę wody z cytryną. Oczyszcza organizm z toksyn i nawadnia organizm, szczególnie rano, kiedy jesteśmy odwodnieni.
sposób myślenia ma bardzo duży wpływ tak naprawdę na to, czy ci się uda, czy nie, ponieważ jeżeli będziesz myśleć, że, znaczy jeżeli chcesz zmienić nawyki, ale jednocześnie nie będziesz wierzyć w to, że ci się może udać, to ci się nie uda, to gwarantuję. Musisz nie tylko przestawić się na te dobre nawyki, ale również zmienić tok myślenia na temat tego, co chcesz zmienić. Więc musisz po prostu sobie, nie musisz, jeżeli chcesz to zmienić. Więc najlepiej, jeżeli będziesz cieszyć się z tych nowych nawyków, jeżeli będziesz widzieć te rezultaty tego, że zmieniasz coś, że idzie to wszystko ku dobremu, że jesteś coraz bliżej tak naprawdę celu. Aha, i bym zapomniała, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy zbyt często. Jakkolwiek to brzmi. Czy ja jestem szczęśliwa? Nie, byłabym szczęśliwa, gdybym miała więcej pieniędzy. Byłbym szczęśliwy, gdybym miał super wysportowane ciało, gdybym był szczupły, brakuje mi tego, tamtego. Nie myśl w ten sposób. Ja na przykład miałam tak, że mam bardzo dużo książek, co widać, i byłam załamana ilością. Nie wiedziałam, od czego zacząć. I oczywiście później to było jasne. Tak naprawdę wystarczyło sobie zaplanować. Planowanie jest na wagę złota. Co i jak, czego po kolei mam się uczyć. Efekt, jak widzicie, był dużo lepszy. Po prostu stopniowo robiłam, krok po kroku. Analizowałam każdą książkę, uczyłam się nowych rzeczy i posięgałam po kolejną literaturę. Ale jak widać było na pierwszym filmiku, sięgałam po wszystkie książki i tu korzystałam trochę z tego, trochę z tamtego i to tak nie działa. Wszystko stopniowo. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zapraszam na Snapchata, Instagrama, fanpage'a i jeszcze nie wiadomo gdzie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.